I te zdjęcia też są z Białegostoku, z cerkwi świętego Mikołaja przy Lipowej 15. No rzeczywiście, te drzwi, to wszystko, to ja pamiętam dokładnie. A tu jest trumienka, wiesz, Gabriela w tej cerkwi w Białymstoku, którego zabił jego kolega starszy, o tam 5-6 lat, ze zwierek spod zabudowia. Oni pochodzą i jeden drugiemu krew wyciągnął, czyli taką antytransfuzję zrobił poprzez rurki, wyciągnął mu krew, uśmiercając Gabriela. I po prostu jego rączka tam leżała w ziemi, nigdy nie rozkładając się, i w trumience tu w Białymstoku, w cerkwi świętego Mikołaja, ta rączka w trumience jest jako relikwia. Tu też może być z Białegostoku. Bardzo dużo tu jest z Białegostoku właśnie. No Warszawa tutaj jest katolicka typowo. Jeszcze Sawa i tak tolerancyjnie dzisiaj w Muzeum Etnograficznym powiedział, że kościół. A to może być na Dojlidach w Białymstoku, tam gdzie to piwo Dojlidy pochodzi, z cerkwi świętego Eliasza. To na górze są same siostry śpiewają. To ta cerkiew chyba, no nie. Bardzo dużo z Białegostoku to aż mnie zatkało. No tutaj widać, że to jest Święta Magdalena w Warszawie, na Pradze Północ, w cerkwi Świętej Magdaleny. No, a ety babuszki, odkuda? Także wiesz, o. A na przykład sam w Białymstoku to cerkwi jest bardzo dużo, to przecież to tylko trzeba było tam być, chociaż tak na 2 tygodnie, ja to na 6-7 lat, to ja to wszystko znam. No a tutaj w Warszawie to 1,5 cerkwi na 3 miliony ludzi, wiesz, jest dolną poprzeczką. No nie widzisz tej dolnej poprzeczki? Widzę, ale tam. No. Ma taka korona. Wiesz, kto tę koronę nosi? Panna Młoda. Pan Młody też ma. No niektórzy ludzie nie lubią tych prawosławnych, bo myślą, że to jacyś zacofani. A to grabarka. Na grabarkę te krzyże niosą, proszę ciebie. Oj, tu Sawa. No pięknie tu jest. Świece takie, te miejsca. To jest też taka cerkiewka na grabarce, która uległa spaleniu. Ktoś ją podpalił, czy... O, wiesz, o. O. To też mi znany jest, znana cerkiew, a to zdaje się, że to jest Świętego Ducha w Białymstoku. Ona jest kolorami, wielu kolorami podświetlana w nocy. Nowa cerkiew. Także no piękne to jest wszystko. Krzyż jest prawosławny. Także bardzo ładne są. Tu może nawet ze 2 osoby mogą być i z Białegostoku, wiesz, też mogą być, bo to wszystko to są raczej warszawiacy, patrz ile krzyży. No, także o. A tu jest też właśnie biskup Jakub z diecezji białostocko-gdańskiej. On ze mną kiedyś i kilka razy rozmawiał. Gdzie ja tu w tej Warszawie mieszkam, jaka ta moja mama, jakie to wszystko. Bardzo ciekawy był, wiesz. Na tu Sawa masz, o. No. No i ten biskup Jakub Wszędobylski. On tu nawet na 22 lipca do Warszawy przyjeżdża. A ciekawe, gdzie to jest właśnie. Także wiesz. Ale jak podejdziemy znowu do tego, wiesz, naszego biskupa Jakuba, zobaczymy. Ale jakie to jest piękne.
A to jest protodiakon Marek z Białegostoku, bardzo dowcipny. On ciągle mnie rozśmiesza, jak my tam na chórze śpiewamy przy ołtarzu, bo na górze on tam raczej rzadko kiedy śpiewa, wchodzi. Zwykle to jest taki, wiesz, jakby to można byłoby powiedzieć, sługa pomocniczy Marek z Białegostoku. On zawsze mi wypłatę dawał za ten chór. Takie jakieś drobne ten, ale ja mówię, ojciec, niech nie żartuje. To ładne też, a takie ołtarze. U nich to musi być, wiesz, najważniejszy człowiek, takie, wiesz, no jest sporo tego, wiesz, że tak powiem, bałwochwalstwa, bo oni oddają cześć troszeczkę człowiekowi bardzo, to widać, wiesz, tylko że to niby Bóg, niby Bogu, to wszędzie, niby Bogu, a to złoto to musi być, to wszystko, wiesz, malunki, ikony są pisane, muszą być, ale ciekawe jest to, jak tam na Smolnej 9 była wystawa ikon, że ikonę można przemalować jedną z drugiej i wcale ducha nie traci. To ciekawe. Także wiesz. Także oto. Piękna ta wystawa jest i tyle. Mogą być to ziemie białostockie, mogą to być ziemie też podlaskie, także to wszystko ma swoje uroki. O, babuszki, to co widzieliśmy, te babuszki. Te krajobrazy piękne. No. O, na tym kończymy tutaj opowiadanie wystawy w Muzeum Etnograficznym w Warszawie na Mazowszu, w centrum Polski, a przy ulicy, które to muzeum znajduje się, przy ulicy Kredytowa 1.